Chodź, witajcie, tu znowu ja. Witam w kolejnej terce i mi się pysie. Kurde, jestem z drzemki. Mam palca rozciętego i mnie boli i ała. Wracamy do terki. O, się nie wyspałem, Boże, po wczoraj. Co dziś robimy? Krajonikor się pojawiło, podobno, pod ziemią. Serio, już mam znowu limit itemów? Dobra, ze dwu idę zrobić więcej, bo już mnie denerwuje to. Dobra, 1200 itemów jest, zrobię to na dodatek z innego ulepszenia i z innego koloru. Tutaj mi mówiliście, że w ogóle jest opcja, żeby usunąć na przykład duplikaty, też dosyć ciekawe. Ale powiem wam, że z tego korzystać nie będę, bo ja chcę mieć dużo duplikatów niektórych akcesoriów, więc sobie to pewnie ręcznie po prostu powyrzucam, posprzedaję, to ogarniemy. Sorry w ogóle, że na odcinku wczorajszym nie zrobiłem tej pauzy podczas farmienia, co siedziałem i gwizdałem pod ziemią, jak szukałem tego szkieleta. I tak, szukałem 20 minut, bo to nie było jedyne cięcie, cwaniaczki. Mądrale już, kurde. Dwie minuty, a fajne 20 minut, no co kłamał? Nie! Dobra, idziemy pod ziemię, szukamy tego krajonikora, tak więc sobie wezmę tutaj już miksturę grotową. Za kurde, przecież ich robiłem 25 milionów, dlaczego mam tylko dwie? Miksturę kopania też odpalamy, lepsze statystyki. Gdzie była mikstura kopania? Tutaj, dobra. I lecimy sobie do podziemi zobaczyć. Czy mi się coś nie zapisało? Czy przepraszam bardzo, dlaczego ja mam ten set, a nie set podwodny? Czemu się nie zapisał krajogen zabity? I destroyer? Mi się przyśnił wczorajszy odcinek, o co chodzi? Ty! Cześć, wyjdę z gry, może mi się powaliły zapisy w chmurze z tym, o co tu chodzi, nie wiem. O, ale się zdenerwuję zaraz, ze dwóch. Jaka jest szansa, że mi się nie zapisała gra? Wyszedłem z gry... Dlaczego nie mam tego zapisu? Nie mam zabitego krajogena. Jestem w ogóle w hard modzie? No jestem. Ja pierniczę, ty, co tu się odwaliło? Cały odcinek w dupę. Muszę na nowo pokonać Destroyera i muszę na nowo pokonać krajogena. Ale gówno. Dobra, idę po płotki, spróbuję z wami jakoś to zraszować, tylko pokonam tych dwóch bossów i może polecimy jakoś nowym contentem. Nie wiem, co tu się odwaliło, ty no. No, nie ogarnę na samym początku. Może zacząłbym jednak od pokonania tej muszli, bo te molaskaski były zarąbiste. Tak mówię, coś mam dużo tych ciastek cukrowych. Ale syf. Dobra, idę do wody. Dobra, no znalazłem go, nie będę wam pokazywał pewnie, jak po raz kolejny z nim będę walczył. Ty, no pierwszy raz w życiu mam coś takiego, żeby mi się terraria nie zapisała. Nie wiem w ogóle, o co kaman tutaj. No dobra, już muszę tutaj, widzę, walczyć, zostałem zmuszony. Super w ogóle tutaj idzie. Wow, ale super walka i ale super wszystko. Kocham tę grę. Gówno. Dupie. Umrę jeszcze tutaj. No oczywiście, no nie, no. A mi się nie chce, no. Nie wyjdzie na 15! Dobra, Giant Clam padł. Tu jeszcze parę rozwaliłem. Tak więc... Chyba te molas husky będę miał już na set. Tak, 31 tam potrzebowałem, z tego co kojarzę. No i nawet widzę, że nie mam hooka. Nie wiem w ogóle, o co chodzi, naprawdę nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem, żeby mi się zapis terrarii nie zapisał. Nie rozumiem, nie rozumiem. No ale dobra, trudno no, trzeba będzie nowo wszystko zrobić. Zróbmy sobie w takim wypadku te molaskowe itemy, bo pamiętam, że były przemocarne. No i przywoływaczkę. Ciekawe, czy to jest jeszcze przed przywoływaczką, czy ja znalazłem Samona dla niej. Dobra, mam żelatynowy kryształ, tyle dobrego. To przewińmy na noc, na dzień. I pójdźmy na Hallow.
O mój Boże, ty, powiem wam, że jak ja mam iść, to bez kitu, to żeby wyglądało, ale żeby nie działało, bo ja za szybko nie chodzę. No, zaraz mi spadną wszystkie buffy, ale szczerze, bardzo łatwa była ta królowa szlamów, więc wydaje mi się, że akurat z nią to sobie powinienem dać radę, szczególnie, że mam teraz lepszy set. Oj, tak naprawdę ja chyba z nią tutaj walczyłem, jeżeli dobrze kojarzę. No, ja z nią tutaj walczyłem, tylko że ja tutaj dowaliłem po prostu platformę. No dobra, to znowu dowalę platformę i widzę się z wami za chwilę. Dobra, taka króciutka platforma, mówię, mega zaslowowany jestem, ale wydaje mi się, że po prostu ona była na tyle prosta, że i tak chyba nie będę tutaj nic więcej potrzebował. Także widzę się z wami na końcu tej walki, no bo nie będę jej wam drugi raz pokazywał. Jak dzisiaj się nie zapiszę, to kończę tę serię, obiecuję, już szału dostanę za dwóch. No i siema, jest pokonana, będę miał chociaż ten... Kurde, no i nawet nie mam tego teleportującego tego. Wiecie co, zawalczę jeszcze raz, bo naprawdę mi się wydawał bardzo spoko. Tutaj za to zaczarowany sztylet możemy przywołać zamiast tego oka. Czy on będzie lepszy, czy mogę to jeszcze z tym okiem? Nie, nie mogę. No wypróbuję to i mówię, powalczę z nią jeszcze raz, bo naprawdę mi się spodobał, szczególnie gdy jestem taki wolny. Ten teleportujący mnie huk. No więc walczymy jeszcze raz i ZW. No i dobra, kolejna walka, kolejna próba. O, przynajmniej galaretowe siedzonko mam, bo to też mi się spodobało. No i będę z nią walczył, póki nie dostanę całego tego. Ale w ogóle chyba cały set dostałem. Mamy to, co daje ten set? Z ciekawości daje umiejętność na daszowanie i zwiększa obrażenia skryta i zwiększa szanse na kryta. Taki bardzo... bardzo set ofensywny, bym powiedział. No ale dobra, my zostajemy przy tym molaskowym. Jeszcze raz! Przynajmniej Soul of Lighty z niej fajnie lecą. Jeszcze raz! No i jest, dobra. Hack dysonansu to chciałem, tak więc wszystko już tutaj mam. Zostawię ten sztylecik, może się okaże jednak lepszy. Wracamy na chatę i teraz tak, robimy noc. I mam nadzieję, że Destroyer pójdzie dokładnie tak samo łatwo jak ostatnio. I w ogóle mi napisałeś o tych Twinsach. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że muszę je pokonać razem. Bo inaczej bije jeden. Totalnie tego nie zauważyłem, także dzięki za info, bo masakra by była jakaś. Dobra, biorę przywoływaczkę Destroyera. Wszystkie potki przygotowuję po raz kolejny. Zmniejszenie obrażeń, zwiększenie HP, zwiększenie statystyk. I teoretycznie chyba to w zupełności powinno wystarczyć. Mam mikstura kolców jeszcze niesamowicie przydatna. Regen, żelazna skóra. Robimy sobie noc. Mam nadzieję, że to czas nie mija wtedy na podkach. Nie mija, dobra, bo byłby przypał. No i na tej arenie tutaj zawalczmy. Nie mam też pojęcia, która jest godzina. Początek nocy dopiero, tak więc dobra, luźno. Jeżeli o to chodzi, czasu nam raczej tutaj nie zabraknie. Dobra, bardzo wolny set mamy, ale... no w nim cisnąć, wydaje mi się, że będzie naprawdę dobrze. Okej, nie wiem, czy on mi zadaje obrażenia kontaktowe tutaj, czy nie zadaje. Ciężko powiedzieć, ważne jest to, że ja mu zadaję kosmiczne obrażenia i bardzo mi z tym dobrze. Mogę się tutaj tak naprawdę przyblokować, wyleczyć i go cisnę naprawdę jak szalony. No, ja tutaj stoję przyblokowany i dajcie spokój, jak jest rozniesiony po prostu, byleby mnie ube mnie trafił. O, albo nawet jak jest przy ziemi, to rzeczywiście mogę... Kurde, już miał minimum HP! Zapomniałem... O Jezu, tu ile tych poleciało. Już miał minimum HP, no. Prawie poszło tak łatwo jak wczoraj. Idę podki, dawaj. O, nie miło. Lepsze potki sobie wezmę, o, bo już ich mam na tyle dużo, że wydaje mi się, że mogę z nich korzystać bez żadnego problemu. Dorobić jeszcze muszę tylko tych potek na zmniejszone otrzymywanie obrażeń i wydaje mi się, że w ogóle będzie być okay. No trochę tutaj rzeczywiście zbyt ofensywnie poleciałem w porównaniu do poprzedniego podejścia, ale luźno, nie idzie źle, nie idzie źle, praktycznie już go pokonałem, tylko mówię, delikatnie bezpiecznie to zagrać i sądzę, że będzie git. No właśnie, tu jakąś respi, to pamiętam, że mu się przy dupie zawsze biło jakiś chory demet. No i najważniejsze jest tylko, żeby on nie zadał nam obrażeń głową, które właśnie chyba zadał. O Boże, o Boże!
Czemu poszło mi wtedy tak łatwo? A teraz idzie tak tragicznie. Ja pierniczę, co ja odwalam tutaj? To oczy chciałem cyknąć, miałem minimum HP. Dlaczego to się nie zapisało? Był jeszcze krajogen. Ja nie wiem, wtedy za pierwszym razem, tylko chyba 6 razy musiałem bić. Powiem wam, jestem już tak zdenerwowany. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Dlaczego go muszę bić jeszcze raz w ogóle? O Jezu, dobra, mamy miksturę do duszy mocy. Czyli teraz jeszcze muszę pokonać krajogena, którego nawet nie jestem w stanie chyba stworzyć, jeżeli dobrze rozumiem. Krajoki. No tak, bo nawet nie mam Essence of Eleon, bo nie byłem według tego nigdy na biomie podziemnym w hard mode lodowym. Tak więc idę po to i wiesz, ja pierniczę. Dobra, krajoki zrobiony, lecę na biom zimowy. Dzień się właśnie zaczął. Póki mam jeszcze te buffy, to postaram się go podczas tych buffów zbić i będzie elegancie, bylebym nie zapomniał zbroi założyć, bo tak farmiłem w biomie tym lodowym. Mówię, coś mnie ci przeciwnicy tak dużo biją. Ledwo. Dobra, jesteśmy w biomie lodowym. Przywołuję jej też i widzę, jak już go tam zbiję chyba, nie? No bo całą walkę będę pokazywał. Mam nadzieję, że dam sobie radę i się mniej będę denerwował. Zadbuuu. Zgadnijcie, jak mi idzie. O Jezus, dobra, padł. Czy dostanę tę broń chociaż? Tak, dobra, chociaż mam tę broń, którą tam dostałem wcześniej. Jest ten typ tak samo, który daje mi Delicious Meat. Oj, powiem wam, że ja już szał tutaj dostawałem, naprawdę. Tak mi jakoś nie szło dzisiaj. Wszystkich tych bossów musiałem bić po 5 razy, gdzie to wszystko zrobiłem. Jakby się okazało, jeszcze znalazłem na poprzednim odcinku tego sprzedawcy od Jojo, kupił Jojo Glowa i potem musiał na nowo go szukać, to ja bym to biurko wziął jak ten Bugi i ten gruby z YouTube'a. Fu! Po prostu w górę by poleciało z całym sprzętem. Dobra, mikstura grotowa, zakopania. No i lecimy jeszcze raz na ten biom lodowy. Bo krajonikor nam się pojawiło i od tego chciałem dzisiejszy odcinek zacząć. Popatrzeć sobie, krajonikora i nowe metale, jakie mamy do wykopania. Tylko 13 minut odcinka poszło i godzina nagrywania. Super, cieszę się. Ja pierniczę, nie. Tragedia dzisiaj, powiem wam, że dawno się tak nie zdenerwowałem przy czymś. Czy to krajonikor w ogóle będzie lepsze? To jest pytanie, nie wiem. Oprócz krajonikora, te dusze, które dostaję z tych lodowych przeciwników, też są do dostania, na przykład w piekle, na tym biomie brimstone'owym, z przeciwników brimstone'owych, z nich też lecą jakieś specjalne dusze. Z tych specjalnych dusz też można jakieś nowe rzeczy robić, tak samo jak na przykład dusze słońca, te w powietrzu, które mamy do zgarnięcia. Ty i tak naprawdę, to też będę miał set orychalkowy i ten drugi, czy to jest ten drugi? Nie, to jest ten drugi chyba. Kamień. Mitril, tak jest! Będziemy musieli sobie z tego zrobić kowadło, jeżeli dobrze kojarzę. A tu jest chyba orychal, cały jedna sztuka, aha. Miło. To jest ten nowy metal? Co ty gadasz, że nawet nie jestem w stanie tego wykopać? Jezu, może z mitrilowym już będę dał radę to wykopać, bo to dziwne, że aż będę musiał co do tytanu czekać, do hollow, czy jak to tam się nazywa. No mam nadzieję, że nie. To trochę byłby przypał, nie? Jakby trzeba było. Ile mamy tego metalu? No nie za dużo, ale przynajmniej cały czas to samo, a nie ten orychalk. Tyle dobrego. Tego mitrilu jak najwięcej. Chciałbym mieć tylko na kowadło tak naprawdę i kill-off. Zrobimy sobie kill-off, wrócę tutaj i zobaczymy, czy będę w stanie już to dalej wykopać. Ty, bez hitu w ogóle nie ma orychalku. A mi się wydaje, że orychalk jest tym drugim metalem. Cześć kolego. Powiem wam, że strasznie denerwujący był ten Jezu, jak on się nazywa? Krajogen. Naprawdę, on się tak trzyma na zasięg. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak ja z takimi przeciwnikami będę walczył, gdy mam tak krótko zasięgowe bronie. No bo w końcu jestem wojownikiem. No mówię, cały czas musiałem za nim iść praktycznie. Jedyne co do swojego arsenału dodałem od ostatniego odcinka, to pisaliście, żeby stakować ze sobą efekty Rage'a i adrenaliny naraz, bo wtedy bijemy, to się stakuje i bijesz mega dużo więcej obrażeń.
I rzeczywiście, powiem wam, że był taki momencik, że go miałem na 2 sekundy przy sobie. Odpaliłem naraz i adrenalinę, i ten rage. I waliłem z tego dao pow. No i nie wiem, czy z jedną czwartą zdrowia mu nie zbiłem w te 2 sekundy dosłownie, nie? Gigantyczne obrażenia żem robił. Co to jest? Ancient Ice Chunk Ice Clasper, ej, a tu była bardzo fajna broń, pamiętam. Ja z niej korzystałem właśnie, gdy grałem summonerem. Mega, mega dobry summon to był. Mroźny kosur. Czemu tu bijasz 200 obrażeń magicznych, jak ja nie mam nic do zwiększenia obrażeń magicznych? Gigantycznie bije. Z tego awalancza będę tutaj próbował też atakować. Resztę rzeczy wyrzucamy. No i robimy sobie sztabki z mitrylu. No i mówię, tutaj musimy jeszcze oczywiście kowadło zrobić. Kowadło mitrylowe. No i mówię, zacznijmy od stworzenia kilofa mitrylowego. Mam nadzieję, że stać mi na niego. Jest mitrylowy kilof. No 7 sztabek zaledwie zostaje. I jeszcze light. Idealny, idealny. No i wracamy tak naprawdę na ten biom w tym momencie. Sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wykopać nowy metal. Jeżeli nie, dwie rzeczy możemy spróbować jeszcze dzisiaj. Pójść na ten biom Brimstone'owy, zobaczyć te dusze, które lecą, i czy te dusze coś dadzą mi ciekawego do zrobienia w tym momencie. Jeżeli nie, no to po prostu walczymy z kolejnym bossem mechanicznym. Wydaje mi się, że możemy spróbować z Twinsami zawalczyć, bo bardzo dobrze ten początek ogólnie szedł z Twinsami na tym jojo, nawet bez akcesorium. Problem był potem, jak nie ogarnąłem, że ja nie mogę bić tego drugiego i muszę obu zamienić w swoje mechaniczne wersje, żeby zadawać im obrażenia. Być może nie będzie szło tak źle. No bo wydaje mi się, że chyba najtrudniejszy jednak będzie ten Skeletron, nie? Skeletron Prime, czy jak on tam się nazywał. Dobra, czy jestem w stanie wykopać ten metal? Po jakiego grzyba ja go biłem? Nie jestem, oho, nie było. No dobra, w takim wypadku przekujmy jedynie ten toporek na legendarny, okej. On mi się wydawał bardzo fajny. Jestem ciekaw, no bo on bije dosyć rzadko, ale mega dużo tych pocisków pojawiał. I jak dużo te pociski biją, zaraz się przekonamy. W ogóle tak, pójdziemy sobie jeszcze na ten biom. Dobra, ja już może bym założył ten set. Ten biom z prawej strony bym sobie pozwiedzał, to po pierwsze. Po drugie, i strasznie dużo tego pojawia, no. Ja tam podobno zostawiłem jakąś skrzynkę. No na bank ta skrzynka z prawej strony na tym biomie brimstone'owym zbyt dobra nie będzie. Ale no coś tam jak jest do zgarnięcia, może jakiś to będzie materiał. Dobra, no widzicie jakim ja się tempem poruszam, tak więc widzimy się już na tym biomie, ZW. Dobra, jesteśmy na biomie brimstone'owym. Ja jestem prawie pewny, że nie jestem w stanie tego nowego metalu jeszcze wykopać. Ale, no tak jak mówiłem, o jest! Essence of Havoc, to jest ten nowy materiał, który możemy zgarnąć na tych przeciwnikach. I kto wie, może jakąś fajną broń jesteśmy w stanie zrobić z tego. Tak naprawdę, oprócz tego Essence of Havoc, jeszcze jedna miejscowa nam została przed mechanicznymi tak naprawdę. Jest nią nowy biom gwiezdny. Gdzieś gwiazda spadła na tej planecie. Ty, mogę nawet zgarnąć ten Suevit. O, okej. Czyli tych z Cryogena metali zgarnąć nie jestem w stanie, ale jestem w stanie zgarnąć coś innego. Tylko teraz myślę, tego więcej znajdź, bo powiem wam, że dosyć ciężko widoczne są te metale. Zgaduję, że tutaj jest jeszcze tutaj chyba kawałek. I Fernat Suevic. Czy to jest to w ogóle? Ja z tego robię sztabki. Unholy Core jestem w stanie robić jakieś. Okej, okay, z tych Unholy Core'ów dalej jestem w stanie też coś robić. Core of Havoc. Ło, ektoplazmy jeszcze będę potrzebował do tego, tak więc do tego jeszcze trochę. No ale kopmy ten Suevic. Jestem ciekaw, czy cokolwiek z tego plus tych souli tak na teraz, na tych mechanicznych dorwę. No bo powiem wam, że jest naprawdę ciężkawo ogólnie. W poprzednim odcinku się czułem jak król,
A dzisiaj się czuję jak gówno zasrane, co nic nie bije. I tu jakieś jojo w ogóle jest, czart ogień. Ja nie wiem czy je mam, zgaduję, że to jakieś podstawowe jojo jest, ale znając też życie z tych podstawowych jojo, bardzo dużo mam innych do stworzenia jojo. O, to chyba zostawiłem. Turbo zwykła skrzynka, w której totalnie nic nie było. Więc luz arbuz. Ile mamy? 13 tych duszy. Wydaje mi się, że chyba starczy. 8 souli potrzebowałem lodowych, żeby zrobić przywoływaczkę bossa. Tu też tak naprawdę będę mógł zrobić przywoływaczkę bossa na tym biomie. Też do pokonania między mechanicznymi według Wiki Calamity. Właśnie taką kobitkę brimstone'ową. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Brimstone Elemental, chyba coś takiego. Więc jak na mnie wyjdzie z mechanicznymi, zawsze ją będę mógł przywołać. Dobra, wróćmy się na chatę, sprawdźmy co możemy z tego wszystkiego zrobić. No i tak, z Brimstone Slagów oczywiście nic. Z tego robię ten Unholy Cory na piekielnej kuźni. Piekielny kamień tylko do tego będę musiał mieć. No i tak, tutaj widzę, że... O, to mógłbym teraz już zrobić, ale to jest dla Rogue'a. Set cały Ashes of Calamity. Calamitas Clone, to jeszcze nie, to jeszcze nie. Brimrose Mount, Bloodstone. Bloodstone z nich jeszcze nie leci. Być może po zabiciu Calamitasa albo po zabiciu tego brimstone'owego elementala, bo na razie nic stąd nie zgarnę. Ale tutaj tak, mamy Brimlasha, też Ashes of Calamity. Kurde, nie zrobię tego. Anarchy Blade, też tego nie zrobię. Brimstone Sworda mógłbym zrobić rzeczywiście jedynie. Mithrilowe kowadło to już mam. Brimblade, już myślałem, że to jest jojo. Jakiegoś jojo dobrego tu bym chciał dorwać. No czyli jedyne co, to ten Brimstone Sword. Czy ja mam w ogóle tyle rudy, żeby... o, i Brimstone Idol. To przywołuje właśnie tego Brimstone Elementala. Rzućmy to wszystko. Czy ja mam w ogóle tyle rudy? Ruda. Piekielnej rudy nie mam nic, więc musiałbym ją wykopać. No dobra, pójdę wykopać. ZW. No i dobra, wykopane. Tutaj już mam przygotowaną recepturę. Robimy sobie te Unholy Cory. Nie wiem, zrobił. Jezu, ile się robi w ogóle. Aha, jeden, dobra, tyle razy kliknąłem, nawet nie ogarnąłem. Bronie melee, tu oczywiście na Rogue'a. Meteor Fist w ogóle jakiś. To ciekawe, musiałem ominąć to, fajnie wygląda. Zróbmy tego Brimstone. Rock Scalibur, ty! O! Totalnie ominąłem tę broń, ale fajnie, że zobaczyłem. I Brimstone Sword, dobra, mamy jakieś dwie nowe brońki. Boże, jaki beznadziejny. Mogę go rzucać prawym przyciskiem myszy. Jak włócznie. Okej, okay, ale nadal on bardzo mało bije. Przy uderzeniu podobno pojawia jakieś gejzery. O, brimstone'owe. Miałem nadzieję, że będą większe i bardziej jakieś ciekawe. Po 12, tak. To już lepiej. No ale nadal, 600 DPS na sekundę w porównaniu do Daopae albo to. No dobra, to aż tak dużo nie... Dobra, to bije dużo! To bije dużo! Bardzo dużo! Mamy jeszcze Rock Scalibura, co to jest? Niesamowity odrzut, ogromnie niska szybkość. To jest w ogóle... To nie jest miecz wyjęty z kamienia, to jest kamień wzięty z tym mieczem. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ładować atak. Wypuść go z kursorem powyżej ciebie, aby normalnie atakować. A pod tobą, żeby zrobić atak w dół. I odbić się od przeciwników. Okej. Mogę normalnie nim bić w ten sposób. Nie bije on zbyt dużo. To też nie. Fatalny jest ten wiesz. Fatalny. Wygląda ciekawie, ale to naprawdę tyle z nim. Jest okropny. Obie te bronie wyrzucam. Niesamowicie mi się przydały. Ohohoho. Dobra. Spróbujmy zawalczyć z tymi twinsami.
samony, mechaniczne oko, biorę, potki przygotowuję. Mięsko chyba cały czas mam aktywne od tamtego typa, którego uratowałem. Wszystkie akcesoria gotowe. Raczej jojem będę bił tych przeciwników, bo czym innym robimy noc i przywołujemy tutaj twinsy. Jestem ciekaw, jak sobie dam radę w tej wolnej zbroi z tymi twinsami. Z jednej strony oczywiście zdecydowanie mniejszy movement, z drugiej strony, o Jezu ty, dobra, jest giga mniejszy movement. Z drugiej niesamowicie lepsze statystyki. Dobra, zacznę bić tego, nie da się tą tym setem chyba. Oj, powiem wam, że naprawdę jest bardzo słabo tym setem walczyć z tym bossem. Okropnie za wolny jestem. Po prostu nie da się walczyć na tym secie z tym bossem. Muszę być szybszy, muszę mieć możliwość poruszania się. Nie ma takiej opcji. Prędzej jakiś, nie wiem, ten Orychalk zgarnę, albo ten drugi materiał, Mithril, i sobie w całym secie mithrilowym z nim zawalczymy. To jest fajne na takich bossów powolnych, stacjonarnych, ale żadnego sensu na oczy nie ma. Czy jestem w stanie w ogóle przewalić tego Brimstone Elementala? Brimstone Idol to się nazywało, więc Idol wpiszę. Tak, Charles Idol. Dobra, wiecie co? Jak nie wyszło z tym, pójdźmy w takim wypadku do podziemi. Może tego Brimstone'owego przynajmniej przeciwnika uda nam się pokonać i coś nowego dzisiaj zobaczę. Mikstura Tytana to akurat nie wiem po co mi jest, ale z chęcią ją ze sobą wezmę. Dobra, lecę w podziemia. Widzę się z wami już na tym biomie, no bo kawałek drogi tam do przejścia jest. Dobra, znajdujemy się na tym biomie. Trochę tutaj miejsca jest, więc wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj spróbować przywołać tego bossa. Brimstone Elemental budzi się. Ona, pamiętam właśnie, że szybka nie była. Być może na nią ten set będzie zdecydowanie lepszy. Tutaj jedyne co, to muszą unikać tych pojedynczych ataków. A tak to bardziej skupiać się na zadawaniu obrażeń. Leczonko, dobra. Oj, 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 oj. Powiem wam, że jednak ten movement zdecydowanie bardziej czuję niż myślałem. Naprawdę są tacy pojedynczy bossowie, na których super ten set działa i w ogóle ten movement speed nie jest potrzebny. No ale nie, no na zdecydowaną większość jest tragicznie bez tego momentu po prostu. I w ogóle ogarnąłem, że ten mieczyk bije zdecydowanie więcej niż to jojo i raczej z niego będę korzystał. Dobra, w takim wypadku lecimy w podziemia i... Ale dzisiaj w porównaniu do wczorajszego odcinka, gdzie wszystko szło i wszystko wychodziło, dzisiaj jest tragedia, dzisiaj nic nie idzie, nic się nie zapisało, nic nie wychodzi. Jestem niesamowicie zawiedziony, naprawdę, co tu się odwaliło. Wszystko ten save mi zepsuł. Idę zgarnąć po prostu Mithril, Orychalk, zrobimy sobie cały set z tego, bo no mówię, z tym movement speedem z mola z kasków się po prostu grać nie da na tych bossów. Tak więc widzę się z wami, jak już wykopię wystarczająco dużo Mithrilu. I nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tego drugiego materiału nie ma. Zedbuch. Dobra, narzekałem, że nie ma Orychalku, a go znalazłem więcej niż Mithrilu, tak szczerze mówiąc. Tak więc beka. Weźmy sobie, zróbmy nowe sztabki. Mam nadzieję, że wystarczy, no tam chyba 194 tego Orychalku miałem. Wydaje mi się, że 48 sztabek powinno stygnąć, zresztą tego Mithrilu też sztabek parę miałem, 38. No dobra, zróbmy sobie mithrilową tak to zbroję. Orychalkową, przepraszam. Zwiększa obrażenia na krytyczne, maksymalna liczba punktów many to nie, szybkość poruszania się to nie. Walka w zwarciu, szybkość walki w zwarciu, o, dokładnie to. A czym to się różni od tych? Zwiększone obrażenia, zwiększona szansa na trafienie krytyczne. No, tutaj mamy bardziej set taki pod movement,
A tutaj po prostu bardziej pod statystyki. Jory Hulk bardziej jest chyba lekkim z tej dwójki. Ciekawe, średnio mi się to podoba, no bo wolałem jednak coś bardziej potężnego. Nie, wcale nie mam jakoś dużo mniej pancerza. 70? A tu 67 i normalnie się ruszam? Na cel spadają płatki kwiatów, zadając dodatkowe obrażenia. Okej! Bardzo spoko, wydaje mi się okej. Weźmy sobie znowu tego chart idola, albo nie! Twinsy! Ale dzisiaj mi nic nie wyjdzie, naprawdę, jakieś jest, powiem wam, masakra. Jeżeli chodzi o te moje skillsy, unikanie i w ogóle walkę z tymi przeciwnikami. Tak mi dziś to nie wychodzi, że to jest śmiech na sali, ten mój gameplay. Nie, na dodatek żadnego żarcia. Czy wy sprzedajecie jakieś papu, żeby chociaż delikatnie mieć zwiększone statystyki z czegokolwiek? Ty może sprzedajesz coś? Tak średnio bym powiedział. Lanca turniejowa. A zwykły sprzedawca prędzej, albo... Dobra, nikt chyba tutaj nic nie będzie sprzedawał. Dobra, idziemy na arenę. Noc się dopiero zaczęła, więc nie chciałbym jej tracić. No i niestety nie mam tego akcesorium, ale na tym jojo musimy zostać. Bo jak inaczej z Twinsami miałbym walczyć? No nie mam zielonego pojęcia. Spazmak. O Jezu, dobra, teraz jest w ogóle... Ja pierniczę, nie no, to jest w ogóle... Inna rozgrywka, dajcie spokój! A jeszcze ten set właśnie ma dodatkowo zwiększony movement speed. Więc ucieczka tutaj w ogóle wygląda trochę lepiej. Zauważyłem też, że jak przywołuję tego gluta, to mnie tak podbija podczas pierwszego użycia, gdy lecę. I mogę z tego korzystać, żeby... Ale się tutaj dałem złapać. Ale się tutaj dałem złapać, ty. Mogę tego używać do uników, nie tylko właśnie do uników w dół, jak standardowo się używa gluta, żeby szybciej spadać, ale również do uników w górę. Dobra, ten mnie tutaj tłucze. Trzeba przebić tego drugiego. Jak oni mnie gonią, ta broń naprawdę będzie tutaj kluczowa, jak dla mnie. On jest za szybki, on zawsze był taki szybki. Nie dam rady z nimi, nie dam rady z nimi. Siatkówka, dobra, on się już przełączył. Więc mogę starać się tylko unikać. I podczas gonienia mnie... Ale się tutaj dałem złapać. Ten zielony powinien sobie dodawać całkiem spoko obrażenia. No, naprawdę fajnie się bije. 3 sekundy do potki. O, jest gorąco, jest gorąco. I nie idzie wcale aż tak źle. Dobra, po odpaleniu potki jest trochę lepiej. Nadal tutaj dosyć mocno daje się trafiać temu zasięgowemu od laseru. Ale i tak wygląda to lepiej. A mówię, podczas gonitwy oni non stop się obijają o te dodatkowe pociski z tego mieczyka, które zadaje zaskakująco duży damage. No ten jeden już praktycznie pada. No i pojawiają jakieś dodatkowe fioletowe pociski, czy mi się coś wydawało. Kurde, ale tu mnie trafił. 10 sekund do potki, 10 sekund do potki. Gdzie jest moja myszka? Nie wiem. Dobra, spazmak is down. Jeden padł. Sekunda, elegancio. O kurde, teraz on szarżuje jakieś dodatkowe pociski, wystrzeliwuje. Samonaprowadzające! Dobra, wracam do tego miecza. O kurde, nie znam jego ataków. Nie wiem, czego się po nim spodziewać. Oj. Nie wygląda to zbyt dobrze. Zachciało się Revengeance Moda, no. Po jakiego grzyba? O, ucieczka lewo-prawo chyba wydaje się być najbezpieczniejszą opcją. Aj, dobra, unik tutaj akurat z akcesorium. Nie bije go tutaj najmocniej. Definitywnie nie.
10 sekund do potwi, tyle to przetrwać, byleby to przetrwać. No nie jest to taktyka, mówię, na DPS największy. Potka, jest, świetnie. Ale jest to taktyka dosyć bezpieczna. W ogóle Rage'a zapomniałem odpalać. Powiem wam, że jak nie mam adrenaliny, to o Rage'u totalnie zapominam. Dobra, on ma 200 HP, on już pada. Mamy to, o Boże. Adamantyt i Tytan się pojawił na mapie. O, no i po co mi był ten set nowy, jak już teraz kolejny czeka. Torba skarbów, z was co tu mam, skarbusie? Duszę wzroku. Okej, okay, niedługo Knight's Edge'a będziemy w stanie sobie zrobić. Ilofo topór, no to wszystko oczywiście. Trzeba jeszcze pokonać trzeciego bossa. No tak naprawdę, no, dosłownie to co przy Destroyerze, nie? Chyba nie ma co patrzeć przedmiotów do zrobienia tutaj. Bo przedmiotów do zrobienia tylko i wyłącznie z jednej duszy jest jak kot napłakał. Frequency Manipulator tutaj jest. A to nie było potrzebne do rozszyfrowywania kolejnych schematów? Wydaje mi się, że tak. No nic, no nic tu ciekawego. Ulepszenie na buty, o Jezu, już się nie mogę tego doczekać. Nie sądzę, żebym sobie dał radę jeszcze ze Skeletronem. Na pewno najpierw pójdę pod ziemię i pozgarniam jeszcze dodatkowe metale. Ale powiem wam, że z tym nowym pancerzem chciałbym tutaj spróbować jeszcze zawalczyć z tym Brimstone Elementalem. Wydaje mi się, że jest to teraz zdecydowanie bardziej możliwe do zrobienia aniżeli w tamtym molaskowym zestawie, bo to była tragedia. Tak więc widzimy się na tym biomie. No i dobra, jesteśmy na biomie. Nie mam pojęcia, czym bić tego bossa. No bo naprawdę powiem wam, że goniący mnie przeciwnicy na tej broni otrzymują jakieś chore obrażenia. Te debuffy, jakie nakłada ten miecz, też są mega spoko. I nie wiem, czy się na niego właśnie tutaj nie lepiej byłoby przerzucić zamiast tego joja. Oczywiście, no trochę tutaj mniej mogę targetować na przykład tych ziomków z tyłu tego Brimstone Elementala. Ale ogólnie, no mówię, kolejny boss, który mnie goni, więc broń się wydaje być bardzo fajna. Adrenalinkę sobie możemy włączyć. No mogłem zaczekać może i do Rage'a, żeby zrobić to tak jak wypisaliście, żeby łączyć te dwa efekty ze sobą. No i jak na razie idzie całkiem przyjemnie. Rage. Aj, 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 tu się biłem. Tego nowego topora to ja nie wiem, na kim wykorzystam. On ma taki mały zasięg na tym True Melee Damage. To jest broń dla prawdziwych hardkorowców. Na pewno bije dużo, ale no mówię, tutaj nie sztuką jest bić dużo, sztuką jest przeżyć. I ja właśnie tej sztuki chyba nie opanowałem najlepiej. Bo już tutaj trochę się dałem pouderzać. Dobra. Cieszka w lewo. Jakiś laser, co jest? Au, dobra. O, co tu się działo? 20 sekund do potki, trochę przydużo. Trochę przydużo. Nie używam adrenaliny. Powiem wam, że muszę ją trzymać na zablokowanie obrażeń, bo... O, dokładnie. Umarłbym po prostu. Umarłbym po prostu. Byłoby dupsko. Sekunda, potka. A się leczysz, dobra. Znowu ten atak. Kurde, jeszcze mnie trafiła samym laserem. No to już nie wiem, co mnie trafiło. Bardzo blisko było. 24 koła ogólnie do zrobienia ona jest, ale wydaje mi się, że potrzebujemy trochę innej broni na tę walkę, bo... Solar Eclipses? Solar Eclipses? Z jakiej paki? Zerk Potion na Solar Eclipse, aż taki jestem debil. Miałem kończyć już odcinek, jest 14:54, jak ja to wrzucę? Nie wrzucę tego na czas, nie ma szans. Najmniejszych.
Zostajemy na naszej kampie. Wszyscy, którzy będą podchodzili z prawej strony, będą mieli przerąbane. Czy to może mi się już trafić ten przeciwnik, ten Motron, z którego wyleci mi zarąbiste jojo, jedno z najlepszych jojo dostępnych w grze na ten moment? No jeżeli tak, to ja bym był bardzo zadowolony, tylko oczywiście jeszcze chciałbym dostać akcesorium do tego jojo. I chcę odpalać tę potkę. No to jest pytanie. Chyba nie. Tak, to jest ich dużo, dobra, ale zobaczmy. Nic się nie stanie, najwyżej ją przecież wyłączę. Połączmy Zerg Potion. Jak bardzo zwiększy się tu teraz ilość przeciwników. Sporo, ilość pocisków z mojej broni też się sporo zwiększy, więc jakoś tam to się nawzajem wykluczy. Ej, zarąbista jest to broń do koszenia tak dużej ilości przeciwników. Naprawdę, jaki to robi damage, jaki tu musi być bitrate porąbany. Ten odcinek będzie ważył dwa razy tyle, co każdy poprzedni. Tylko z uwagi na ten bitrate, jak już głośno w ogóle, czy no ja muszę tę grę podciszać, bo z odcinka na odcinek coraz ciszej te terrarie nagrywam, a jest coraz głośniej, bo te efekty broni są coraz bardziej przerąbane po prostu. No mam tylko nadzieję, że ten Motronik się tutaj zaraz pojawi. Nie wiem, czy on może się pojawić dopiero po jakimś bossie. Tak bym zakładał, bo jednak to było zarąbiście mocne to jojo. No jakby miał się pojawić, chyba już by się pojawił, nie? Haknie to peżowy. Cóż to takiego? 84 złota? Boże, ile ja tutaj golda nawaliłem już. Chore ilości, chore ilości. Dobra, tutaj się totalnie nic nie dzieje. Ja to spauzuję i widzę się z wami pod koniec eventu lub jeżeli się trafi Motron. No dobra, zaćmienie się skończyło, Motrona niestety nie było, tak więc jest to zdecydowanie późniejszy boss. W takim wypadku sprawdźmy tylko, że tutaj wyleciało i idę wrzucać ten odcinek, bo po 15. Wróćmy na chatę, ja w międzyczasie jeszcze też umarłem. Strasznie dużo tych samych akcesoriów, no, te księżycowe kamienie, pamiętam, że je się zamieniało, żeby można się zamienić właśnie w specjalnego tam jakiegoś... No, w specjalnego jakiegoś wilkołaka albo ryboludzia. I to nawet mocne było, z tego co kojarzę. Skorupa Neptuna, księżycowa skorupa, aha, no to czyli to robimy praktycznie. A nie, to co innego jest. Niebieska skorupa się robi też z tego, dobra. Hak nietoperzowy, widzę, że zasięgowo jest lepszy, ale mi się ten teleport bardzo podoba. Złamane skrzydło nietoperza pozwala nam zrobić skrzydła. Zwiększony damage i szansa na kryta, ale tylko podczas eklipsa. To bez sensu, za to zdecydowanie dłużej latają. Te mają 100 lotu, te mają lotu aż 160. Ale gorsze są ogólnie, bo te mają normalnie zwiększona szansa na kryta i damage o 5%, a to tylko podczas eklipsa, więc nie wiem, czy ten lot zwiększony aż tak bardzo mi jest potrzebny. I tak naprawdę to... to tyle, co wyleciało. Totalnie nic z tego eklipsa, że mnie dostał ciekawego. A szkoda. Dobra, ja to zapisuję przy was, bo ja oszaleję, jak to się nie zapisze następnym razem. Okej, okay, mamy to zapisane, tak więc mogę się z wami żegnać. Dziękuję wam, misiaki, za oglądanie. O Jezu, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że mniej rage'owym, bo tutaj dzisiaj naprawdę już musiałem chować emocje, bo tak się zdenerwowałem. Czemu to się nie zapisało? Nie wiem. Widzimy się jutro. Pa, pa!